Panie i panowie, pokazywałem wam już materiał z Chironem i dzisiaj dzięki serdecznej uprzejmości właściciela jest szansa na przejażdżkę. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Dobry, dzisiaj taki Uber. Piękna sprawa. Wyjeżdżamy z centrum, żeby troszeczkę się przejechać. Sami widzicie godzinę szczytu, dlatego musimy troszeczkę odbiec od tego centrum, trafić na właściwą drogę, ale w międzyczasie jeszcze zaliczymy jeden parking, gdzie opowiem wam troszeczkę więcej jeszcze o tym samochodzie. Jak widzicie, problemy z wjazdem są niemałe. Teraz robimy fotki na Instagram, przy okazji możecie wpaść na Instagrama. Chciałbym wam kilka informacji jednak przekazać. 1500 koni, 8-litrowe W16 z 4 turbosprężarkami. Niesamowita moc. Waga niecałe 2 tony. Oczywiście jeżeli wejdzie 2 byków, no to jest trochę więcej. Ale nie zmienia to faktu, że przy takiej mocy nie przeszkadza to zupełnie. Zobaczcie tylko na tą piękną linię. Bardzo duży spoiler, który się wysuwa. Ma różne poziomy, z tego co pamiętam 5 chyba poziomów trybów regulacji. Niesamowity samochód, bardzo szeroki. Poszerzenia fabryczne są mega szerokie. No i bicolor, czyli czarno-biały samochód. Piękny konfig. Znajdźcie mi brzydki konfig Bugatti Chirona. Ten mi się podoba bardzo, ponieważ ja lubię bardzo białe wnętrze. Ale to się niesie w tym garażu. Dźwięk jest niesamowity. Spróbuję postawić kamerę i pokazać wam, jak to brzmi. A przy okazji, jak już jesteśmy przy Urusie Mansory, to zaproszę was z tego miejsca do obejrzenia filmu z Urusem Mansory. Jak już kilka miesięcy temu dodałem ten materiał, obejrzyjcie sobie, jedziemy na przejażdżkę. Teraz dostałem sygnał, że czekamy na zielone i coś tam będzie. Na razie GoPro nie włączam, ale rośnie ta ekscytacja. Myślałem, wchodząc do tego auta, że jest inaczej, ale... O w dupę! O w dupę! Ale na początku myślałem, kurde, to już? I potem dopiero ten ostatni moment to było takie... Jedziemy dalej! Jak Bugatti Chiron radzi sobie na takich zwykłych drogach, można powiedzieć, wiejskich. To jest auto komfortowe, to nie jest SVJ, czy to nie jest na przykład, nie wiem, Lamborghini Huracan Super Trofeo, takie, wiecie, totalnie autotorowe. Pomocy mogłoby się wydawać, że jest inaczej, ale naprawdę ma bardzo komfortowo zawieszony jest ten samochód. Teraz mamy na przykład naprawdę nierówną nawierzchnię i gdybyśmy byli skazani na kilka godzin jazdy taką drogą, to na pewno byłoby to uciążliwe, ale nie tak bardzo jak w innych supersportowych samochodach. Zobaczcie sami. Od zera. Ja myślę sobie, do sety to jeszcze przyspiesza normalnie, ale patrzę, że świeci się kontrola trakcji. I jak leci więcej, to jest cudownie. Ale widzę, że nawet właściciel ma uśmiech na twarzy, więc chyba to się nie nudzi. Nawet właścicielowi. Ja cię... Pokażę wam to zaraz z zewnątrz jeszcze. Z góry dziękuję, ale teraz muszę już się skupić, żeby tej ekscytacji nie wylać na drogę. Ja dużo wyżej chcę usiąść. Lusterka są w porządku. Jak na egzaminie na prawo jazdy, trzeba wszystko sprawdzić. Nie gadaj, że to jest manualna, tak? Poważnie? Jest! Okej, no tak, redukcja masy. Walczy cały czas. Ja odpuszczam, to mi wystarczy całkowicie. To mi wystarczy, jestem już na takim... Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. Ja
No i co? I jak mam to skomentować? Co ja mogę? To jest najszczęśliwszy dzień mojego YouTube'owego życia. Ja pierdzielę. O kuźwa. Dobra, zaraz muszę ochłonąć. Jak to przyspiesza. Myślałem i to, co ci powiedziałem. Jakie aksamitne te, kurczę, wszystko takie delikatne, perfekcyjnie stworzone. Nie no, poziom ekscytacji jest taki, że teraz zacznę dwa razy szybciej mówić. Teraz już nie jestem sobą. Do końca tego materiału nie będę sobą. Rozbroiło mnie to totalnie, jakby brak słów. To, co jest na fotelu pasażera w moim przypadku i to, co jest na fotelu kierowcy, to było to samo. To było to samo, ale to tylko przez to, że jadę najdroższym autem w Polsce. Jadę autem, które jest totalnie nieosiągalne i prowadziłem Bugatti Chirona i jechałem z niemałą prędkością. Dobra, muszę ochłonąć. Chcę się przesiąść, bo to też nie jest zdrowe. Jestem rozsądnym człowiekiem i nawet nie będę więcej dopytywał, czy mogę, czy nie mogę, bo sam nie chcę. Bo to jest totalna ekscytacja, poziom 300. Nie wiem, czy kiedykolwiek w swoim życiu czułem się... Jakby czujecie to, co ja czuję teraz. To jest poziom taki poziom ekscytacji. To przyspieszenie, które poczułem w tym momencie, to jest przyspieszenie, którego już nigdy w życiu chyba nie poczuję mocniejszego. Dobrze, ochłonąłem, ale teraz już mówię. Na fotelu pasażera wracamy na dwa auta w stronę centrum. Ale na przykład porównując uczucie, jakby feeling taki z jazdy, z przyspieszenia, Ferrari SF90 Stradale i Chiron, to totalnie na korzyść Chirona, ponieważ w SF90, nawet kiedy to pierwszą setkę przekraczasz, masz but w podłodze i lecisz na tej pełnej mocy razem z silnikami, czyli na hybrydzie, sprawia wrażenie, że to jest dużo szybsze auto po prostu. Chiron względem SF90. Jeszcze raz. Gdybym miał to skomentować, to dokładnie to samo, co ty bym powiedział, że to jest zupełnie inny wymiar przyspieszenia, auto, które zupełnie inaczej przyspiesza. Zupełnie inaczej niż inne wszystkie auta, które nawet były modyfikowane, jakieś RS6 i tak dalej. Śmieszne jest to, że samochód jest bardzo drogi, bardzo dużo pieniędzy kosztuje, ale mimo wszystko zachowane są takie standardy, że tak powiem, to znaczy jakieś schowki. Tutaj też macie schowek taki, no półkę bardziej. Czy tutaj na przykład przyciśniecie, macie, tak jak w każdym innym samochodzie, schowek czy słonecznik z lusterkiem nawet. Bardzo fajna sprawa, to znaczy fajna, no jakby nienormalna normalność. Widok, którym rozpoczynałem ten materiał, tym widokiem również zmierzam do końca dzisiejszego materiału. Jeszcze wjedziemy na parking Złotej. Ten samochód wygląda przecudownie, przezajebiście. Materiał przecudowny i przezajebisty. Bardzo dziękuję właścicielowi tego samochodu za udostępnienie prawego i lewego fotela. Tu macie jeszcze raz, tak jak wspominałem wcześniej, macie jego Instagram. Bo wielu z was często pyta, często jest zainteresowanych. Więc po co ja mam wam mówić, jak sami możecie dać follow, zostawcie follow. Do swojego Instagrama również zapraszam. Dzięki wszystkim za oglądanie. Takiego materiału to ja się w ogóle nie spodziewałem, bo myślałem, że się przejedziemy, że będzie trochę szybko, ale że będzie na prawym. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję właścicielowi za udostępnienie tak obszernie tego samochodu do nagrania. Jakkolwiek to nie brzmi, naprawdę świetna sprawa. Ja dochodzę do siebie do tej pory, mimo że minęła już prawie godzina. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych równie, chociaż fajnie, gdyby było równie ciekawych materiałów. Będzie ciężko przebić Chirona. Subskrybujcie program High Five. Do następnego. Trzymajcie się. Pa!